Projekt Inwazja Talentów skierowany jest do młodych artystów w wieku od 10 do 15 lat. Bierze w nim udział 40 dzieci z naszych miast partnerskich, z Pardubic, Czongradu, Pawarskiej Bystricy, no i z Bełchatowa. Dzieci przyjechały do nas na plener malarski, jest to drugi etap projektu, pierwszy odbył się w Pardubicach. Kolejny etap projektu odbędzie się w Czongradzie w kwietniu i końcowa wystawa w Pawarskiej Bystricy w maju przyszłego roku. Główne założenia projektu to integrowanie dzieci z Grupy Wyszehradzkiej, bo otrzymaliśmy grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Chodzi o to, żeby młodzi artyści mogli wymieniać się doświadczeniami, żeby mogli się integrować. Głównym założeniem projektu było też to, aby dzieci mówiły po angielsku i w tym języku komunikowały się między sobą. W czwartek spotkaliśmy się na Wawrzkowiźnie. Dzieci pracowały, zrobiły sobie własne identyfikatory. To było takie zapoznawcze spotkanie z ogniskiem. Następny dzień to był tutaj w Dworku Olszewskich. Dzieci szkicowały pastelami. No, do południa, po południu mieliśmy pracę w pracowni Miejskiego Centrum Kultury, także tam dzieci też malowały martwe natury i ćwiczyły swoje umiejętności. Następny dzień to był plener na Wawrzkowiźnie, gdzie dzieci malowały węglem i białymi pastelami na szarych kartonach. I ostatecznie dzisiaj w niedzielę mamy taki najważniejszy dzień pleneru, czyli malowanie farbami na podobraziach. Tutaj w tle trochę widzimy tych obrazów, także to był najważniejszy dzień. Podczas jednego dnia powstały obrazy całe prawie, także naprawdę fajnie się dzieciom to udało. No i już ostatni dzień to poniedziałek, podsumowanie wystawy, podsumowanie tego, czego się nauczyliśmy, co osiągnęliśmy. Wrażenia są całkiem fajne, jest bardzo przyjemnie. Zajmowaliśmy się takimi typowo artystycznymi zajęciami, jak malowanie, rysowanie, szkicowanie. W przeciwieństwie do tego, co robiliśmy tam naprawdę w Pardubicach, bo tam zajmowaliśmy się bardziej zabawami, a tutaj bardziej artystycznie było, więc jak dla mnie jest na plus, dla innych moich znajomych chyba też. Integracja również była bardzo na dobrym poziomie, szczególnie z Słowakami i z Czechami. Z Węgrami wiadomo ten język, ale również było dobrze, dogadywaliśmy się z dziewczynami po angielsku. Przez ostatnie dni działo się dość dużo, wiele artystycznych rzeczy. Bitwa na pastele. Ogólnie bardzo miło spędzony czas, integracja też w dużym stopniu była. Ogólnie wszystkie zabawy łączyliśmy, wszyscy razem graliśmy, więc tak naprawdę nie było tej bariery językowej. Najcięższe to było chyba jak był pierwszy plener i malowanie suchymi pastelami albo malowanie węglem, to było dla mnie masakra. I no dla mnie tak najbardziej zapamiętałam, jak była bitwa na pastele ze Słowaczkami. Bot, dobre. Malowaliśmy w podstate s tými pastelami. Jazyk nerobil problém, všetci sme si rozumeli a bolo dobre. Super.